Nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie będzie w Polsce miejsc, gdzie kąpiel zostanie dopuszczona na jeden miesiąc w roku. Gminy miały czas do 20 maja, by podjąć uchwały w tej sprawie. Czy nowe prawo uderzy w plażowiczów? Przez 30 dni, no nie, no trzeba wykorzystać to maksymalnie. To jest jakiś chory pomysł. Zabezpieczony. Tak naprawdę. Każdy szuka wody, nie? Cienia wody i kąpieli. Także to nie przejdzie. A to jest chyba kawał zresztą, nie? Nie, to nie kawał. To prawo unijne, które uderza w samorządy i nakłada nowe obowiązki. To m.in. kwestia uporządkowania w okolicy kąpielisk gospodarki ściekowej czy regularne badanie czystości wody. Żadnych badań nie ma. Ani w kąpieliskach, ani w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, dlatego że bada się przed sezonem, 10 dni przed sezonem. Jeżeli chodzi o kąpieliska, to wtedy również inspekcja sanitarna bada wodę. A jeżeli chodzi o miejsce wykorzystywane do kąpieli, to tylko właściciel czy organizator kąpieliska. W Pile, podobnie jak w latach ubiegłych, zostały zgłoszone dwa jeziora, Płotki i Piaszczyste. Tu na szczęście urzędnicy zdążyli dostosować przepisy do zmian w prawie. Sezon kąpielowy na obu akwenach rozpocznie się od 15 czerwca i trwać będzie do 15 września. Wymagało to jednak od samorządowców wiele dodatkowej pracy. To, co się dzieje, to jest ograniczanie samorządności na każdym poziomie i akurat w tej materii też się ogranicza tą samorządność i działanie lokalne. Jakby nie widzę powodu, dla którego państwo miałoby tak głęboko ingerować w tego typu decyzje władz lokalnych. Gminy, które w porę zorientowały się, że nowe przepisy wprowadzą zakaz kąpieli przez wakacyjne miesiące, przeszły w ubiegłym roku procedury uzyskiwania dla swoich zbiorników statusu prawdziwych kąpielisk. Tak było na przykład w Trzciance. Na terenie gmin Trzcianka w okresie wakacji powstaną kąpieliska. Wnioski o utworzenie kąpielisk wymagają uzyskania opinii z Wód Polskich, Inspektoratu Ochrony Środowiska i Sanepidu. Uzyskaliśmy oczywiście wszystkie te trzy opinie pozytywne na utworzenie kąpielisk. I tak dwa kąpieliska będą nad jeziorem Sarcz, Stara i Nowa Plaża i jedno nad jeziorem Długie. Tu sezon rozpocznie się 1 lipca i zakończy 31 sierpnia. Jak wygląda sytuacja w Wałczu? Na pewno będziemy mieli dwa kąpieliska, bo to już jak gdyby zostało przeprowadzone przez różne instytucje i radę. I będzie to ulica Bydgoska i tam, gdzie jest Mosir. Będzie takie czasowe miejsce kąpieli, to będzie tawerna i ta plaża. Jeżeli ktoś jeszcze się zgłosi, to i owszem, chętnie. Złotów ma zgłoszone dwa kąpieliska, jedno przy ulicy Wioślarskiej i drugie przy ulicy Jeziornej. Gorzej sytuacja wygląda w powiecie. Jastrowie, Podgaje i Okonek nie wystąpiły o wpisanie swoich akwenów na listę kąpielisk. Samorządowcy się jednak nie poddają i wpadli na błyskotliwy pomysł, jak poradzić sobie z przepisami. Wymyślono, że na jednej plaży będą dwa miejsca okazjonalne wykorzystywane do kąpieli. Jedno czynne w lipcu, drugie w sierpniu. Czy to rozwiązanie znajdzie uznanie w oczach władz Wód Polskich, okaże się już za kilka tygodni.